W sumie nie spodziewałem się, że Rockstar doda nowy samochód zupełnie za darmo. Będziemy mogli go sobie odebrać, jeśli zalogujemy się w, z tego co dobrze zrozumiałem, w Wigilię, czyli jutro. Czyli w sumie dla was to dzisiaj, bo dla mnie to jest jutro, a dla was to jest... Więc Albanii Hermes, będziemy mogli go odebrać. To jest fantastyczna wiadomość, jest to świetny samochód. Fajne opcje tuningowe, super można go przerobić. I dodatkowo Benefactor Straighter jest już za 500 000 dostępny w sklepie. Można sobie go kupić, jeśli ktoś chce, ale dla mnie to nie był żaden wyjątkowy samochód. Testowałem sobie Cometa Safari. Jest bardzo fajny, trzeba przyznać. Jest to niezły samochód offroadowy, z tego co widziałem. Ludzki też nieźle sobie cisnęły nim na Multiku, jak robiliśmy offroady. Też możecie sobie zobaczyć powtórkę z tego live'a. Znaczy, no nie całą powtórkę, ale po prostu wyrywki takie najciekawsze z tego live'a. Całego możecie zobaczyć na moich ludzkich live'ach, jeśli chcecie. Tam mam całe zapisy z live'ów z Twitcha. Właśnie też zastanawiam się, bo niektóre osoby mówią: a kiedy był live w Lówce, jak mnie nie było, gdzie jest live i jak to tu? Ja teraz live robię na Twitchu. Jeśli ktoś chce wpaść, to zaproście. Jeśli ktoś chce spaść, to zapraszam. Niesprzyjające warunki do latania z samolotem teraz. Czekajcie, bo ja tu muszę sobie włączyć mój ulubiony tryb zabijania. Czyli weźmy sobie... Pyk. Gram wyjątkowo teraz na PC-cie, bo no, to prosta sprawa jest. Nie dlatego, że na konsoli nie lubię czy coś, tylko dlatego, że też nie ma za dużo cheaterów teraz w GTA tutaj na PC-cie, więc jest w miarę w porządku. Ostatnio grałem z ludzkami. W sumie na zamkniętej sesji, ale grałem też sobie tak, oj, nie było za bardzo co narzekać na cheaterów, także jest w porządku póki co. Ale no, wiem, że to kwestia czasu, aż pojawią się głupki i będą robić innym na złość, tak? Czekajcie, teraz będzie ciężko trafić tego gościa tutaj. Ja robię zawsze to samo, czyli łowcę głów, dostarczam parę paczek i w zasadzie tyle. Tak wygląda moja gra na PC-cie, no bo tutaj mogę się wykazać ewentualnie jakąkolwiek celnością. Na PS4 to sobie po prostu jeżdżę samochodami po świecie GTA i w zasadzie tyle, nic więcej się tam nie dzieje, bo co ja, ani żadnego gracza nie zastrzelę, ani nic. Więc dla mnie na PS4 liczy się głównie kooperacja, to jest bardzo fajne. Widzę, że chyba będzie mi tutaj Deluxe atakować albo coś, nie wiem, ja nikogo nie będę atakował, ale spróbujemy... Źle podleciałem. Także na Instagramie, w ogóle zaobserwujcie sobie na Instagramie stronę Rockstara, bo tam wrzucają dużo wcześniej ciekawe informacje na temat gry. I mnie też zaobserwujcie przy okazji. Gdzie tu ten typek jest? Dobra, oberwał. Zaobserwujcie mnie i Rockstara. Nie no, jak chcecie, no. Też czasami rzucam ciekawe posty, ale to tam głównie o mnie są jakieś tam rzeczy prywatne, czy coś tam z osiedla. Tutaj widzę, że opresor sobie tak oleciał. Nie wiem, co on tam chciał ode mnie. Dobra, wybuchu. I jeszcze chyba jeden samochód mamy. No i zrobię sobie jakoś, może dostawę samochodu. Dawno tego nie robiłem. Nie wiem, czy już nie zapomniałem tego robić. O, shit! I wybuch. Dobra, gonimy gnoja. Teraz ciężko jest jeździć, dlatego najlepiej mieć chyba Deluxo, które w sumie też trochę tak driftuje, ale no przynajmniej nie jeździmy, przynajmniej się możemy tego spodziewać, że zachowa się jakoś tam driftowo bardziej to Deluxo, no nie? W przypadku samochodów normalnych jeżdżących po drodze, no czasami ciężko jest przewidzieć, jak na tym śniegu się zachowa, prawda? Ojej, chciałbym tak umieć zabijać szybko na PS4, tam to... Ale wiecie co? Czynię postępy na PS4, bo... Już coraz lepiej mi idzie celowanie z samochodu. No to nie jest takie proste, bo tam nie ma autocelowania. I chyba będę grał już na sesjach bez autocelowania, bo czasami mnie denerwuje, jak jadę sobie samochodem bardzo szybko, a jakiś gracz tylko już przejeżdżasz koło niego z maksymalną prędkością, a on cię stuknie i koniec, nie? Najdłuższy skok w pojeździe lądowym. Lubię... Ktoś zrobił 1000 metrów. Właśnie nie wiem, opresor się tu liczy, musielibyśmy sprawdzić. To łatwo można sprawdzić, pyk. Nie, weźmy... To jest ciekawe w sumie teraz. Możemy sobie odpalić. Prezydenta zwrócimy do garażu. Kompresor. Już mamy, dobra. I sprawdźmy, czy się da. To by było dziwne w sumie, nie? What? Jak to jest możliwe?
Nie wierzę w to. To jest oszukaństwo, jak nie wiem. Dlaczego? Jak mamy na przykład Deluxo i włączymy sobie tryb lewitowania i będziemy na przykład cofali po... bo jest tutaj też taka akcja cofanie, no nie? Jak włączymy sobie Deluxo w tryb lewitowania i będziemy cofać, to po prostu nie będzie nam się zaliczało wyzwanie cofanie, nie? Na przykład jakbyśmy cofali sobie na wodzie, czy gdziekolwiek. I to też powinno być dla opresora wyłączone. No bez jaj, nie każdy ma opresora, ja pierdzielej. To jest takie... o nie, to jest taki cios poniżej pasa. Teraz każdy, kto ma opresora, ma, nie wiem, 200% większe szanse wygrania tego eventu. No to jest masakra w ogóle, co... Ach, was to nie denerwuje? Mnie to denerwują takie rzeczy. Bo masz normalny samochód, bardzo szybki, który się fajnie można gdzieś tam wybić, a tutaj taki gości w opresorze, wiesz, naciśnie sobie dopalacz, o, ja sobie teraz na najwyższą górę gdzieś tam w okolicy wbiłem, to zrobił nawet prawie 3000 metrów. No to jest masakra, no. Jak można tak psuć? Rozumiem, no fajny jest ten motocykl i fajnie można się nim pobawić, tak? No nie, spoko do zabawy, no ale kurde, żeby nie było takich głupich akcji jak teraz, no. Że musimy opresorem gdzieś tam, teraz muszę lądować, bo kurde, nie wiem czy nawet uda mi się ogarnąć jakąś ten... jakieś miejsce na podium, bo mamy 19 sekund. Mogę od razu go wziąć, się nie patyczkować. 15 sekund, musimy zaraz lądować, ale może się uda jeszcze. O, 10, jeszcze się kogoś przebije. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okej. Udało się drugie miejsce zdobyć. 6000 zdobyłem, szkoda, że nie na PS4, ale to nawet opresora nie miałbym szans. To jest masakra, moi drodzy, tak nie powinno absolutnie być. GTA, no kto to widział? Kto to widział, żeby... wstyd! Wstyd dosłownie. Zrobię jakąś misję ze sprowadzaniem samochodów. Chyba tam jakieś samochody nawet mam już po sprowadzaniu. Albo wiem co zrobimy. Chyba mam nawet jakieś ładunki do sprzedania. Spróbuję sprzedać cały ładunek, jaki mam w jakimś tam magazynie. Zobaczymy czy mi to wyjdzie. Może być ciekawe. Nie wiem, jak będzie dostarczenie barki albo jedna ciężarówka, to tam spoko, dam radę. Ale jak będzie coś więcej, to będzie ciężko. No, po 16 godzinach wczytywania wbiłem sobie do pokoju planowania. Nawet nie pokazał mi się ekran planowania, nieważne. Mogłem wziąć opresora, szybciej bym tutaj doleciał. Masakra. No ale nic. Zobaczymy. Pewnie mam tam jakieś ładunki, zobaczymy. Patrzcie, jakie ten mój garaż będzie teraz pusty. Raz, dwa. No, także tego. Chyba rower wezmę. Nie no. Weźmiemy może czteronapędowca, żeby tu jakoś dojechać do celu. Okej. Okay. Good to see you, boss. What shit? Aha, no bo ja mam 11 milionów. Kasa wysypana. Nieźle. Cyk. Okej, teraz będę mógł wziąć udział. Po ostatniej aktualizacji zmieniła się też czcionka tych napisów, które widzimy, nie? Mi ona bardziej pasuje. W sumie taka nieistotna jakby zmiana. Poprzednia czcionka też była okej. Zobaczmy, co my tu mamy. Uhuhu! Specjalnego ładunku nie ma. To jest 0%. To co, pojedziemy sobie, to tak, dostarczymy sobie jedną skrzynię. Jedną. No i dostarczone, teraz sprawdźmy jak mi pójdzie sprzęt. O kurde, 735 tysięcy. Sprzedajemy. Czy mi się uda? No na sesji jest 23 graczy, więc jakby mi się udało to sprzedać, dostanę sporą premię. Podejrzewam, że są jakieś tam szanse, że mi się uda. 3 ciężarówki, o kuźwa. A mam nadzieję, że tylko, nie, 15 dostaw jest, czyli każda ciężarówka po 5 dostaw. Kurde, najgorzej. No dobra, spróbujmy, może jakoś to będzie. Chyba gracze inni widzą teraz jak... dwa śmigłowce sobie tam lecą gdzieś tam. Chyba inni gracze widzą teraz mój ładunek, który gdzieś tam sobie stoi. Na bank ktoś podjedzie i to rozwali, to jest kurde oczywiste.
No ale spróbujmy, mamy pół godziny na to, żeby to dostarczyć. No i ostatnia dostawa, nikt mi specjalnie nie przeszkadzał, jedna hydra się mną zainteresowała, na początku leciała we mnie i strzelała rakietami. Hydra. Oh my god. 867 tysięcy dostałem za tą misję. Nie była trudna, tylko troszeczkę czasochłodna, bo trzeba było się tam wracać. Ale ponieważ mam deluxe, to można było zrobić to bardzo szybko, po prostu przywołać sobie pojazd. Mógłbym w sumie to zrobić też buzardem, jak ktoś tam sobie kupił teraz buzarda, może sobie go przywołać, tak? Jest sobie prezesem, pyk. I tutaj ma buzarda i może sobie też do... no, tam do magazynu szybko powrócić. Także... udało się, podejrzewałem, że będą jakieś problemy, ale tylko jedna hydra była do zniszczenia i poza tym spoko. Także uważam, że i tak miałem sporo szczęścia. Ja w tym moim deluxe zainstalowałem sobie neony pod spodem. Teraz one dopiero w zimie wyglądają bardzo fajnie, bo zobaczcie, jak się fajnie droga oświetla od tego. Nie? Spoko to wygląda. Ja wam powiem, że neony akurat w tym samochodzie bardzo, bardzo pasują. Nie? Tak się coś tam świeci pod spodem. Spoko to jest. Chyba domyślnie nawet coś tam mamy tutaj, a zobaczcie, jest coś tutaj oświetlone, to jest chyba układ wydechowy, a on się odświetla od tych dopalaczy, nazwijmy to. Tak coś mi się wydaje. Także hej, zdobyliśmy sobie 800 tysięcy. Czy bym kupił cargo... No właśnie, jeśli ktoś ma kupionego Tytana albo cargo Boba, to może sobie go sprowadzić do hangaru i w hangarze go sobie przerobić na swój osobisty pojazd i wtedy może sobie poprzez menu otwierania tam różnych... O, zobaczcie, pojazd. I tutaj mamy kontrolę, tylko nie, to nie to. Opcje sterowania pojazdem. Tutaj wchodzicie w te opcje. Ja chyba muszę wylądować moim deluxiorem. Przy okazji pokażę wam fajną rzecz z deluxo. Najpierw sobie pyk. Cała opcja polega na tym, aby wysiąść z samochodu i zostawić go w trybie lewitacji. No bo jak wysiadamy do... O kuźwa, do wody poleci. Nie no, on się na szczęście na wodzie unosi, ale chciałbym jeszcze coś innego pokazać. No kurde, jak ja mam do niego teraz wsiąść? Chodzi o to, że jak wysiadamy podczas lewitacji, a stoimy w miejscu, to on wchodzi na ten tryb zwykły, nie? A możemy po prostu leciutko samochód ruszając, to już na pewno też tak sami odkryliście, leciutko się ruszając... wsiadłem! O, nie! No zajebiście! Ja pierdzielę, 20 tysięcy w plecy! No więc jeszcze raz, jak wsiądziemy sobie do deluxo, łączymy tryb lewitowania, to wiecie, cyk, co... Kuj.
nara, bitch. No do... Ale to nie moje deluxe. Okej. Ktoś już się tutaj rozwalał. Więc tak, jeszcze raz. Więc tak, wsiadamy do deluxe, stoimy w miejscu, włączamy tryb lewitacji, wysiadamy, to wiecie, że się ten tryb lewitacji wyłącza. Ale gdy leciutko ruszymy do przodu, albo zginiemy w pojeździe, tak na przykład jeśli teraz wezmę i zginę, to on zostanie w tym trybie lewitacji. Jakbyśmy się delikatnie do przodu ruszali, to też ten samochód zostanie w tym trybie lewitacji, ale będzie się kawałek ruszał do przodu, więc jak tam na zlotach gdzieś chcecie zostawić deluxe w trybie lewitacji, to musicie się zabić i dopiero wrócić tutaj do samochodu i dopiero zasłaniacie go w trybie lewitacji. I wtedy można zrobić jedną bardzo fajną rzecz, można po prostu wyłączyć silnik i on wtedy opadnie w tym trybie lewitacji na ziemię, czyli będzie miał koła skrzywione na bok. No i wtedy można zrobić taki samochód w stylu, no, z bardzo dużym negatywem, krótko mówiąc. Także jak weźmiemy sobie teraz opcję pojazd, no możemy sobie nawet drzwi otworzyć pojazdów wszystkie, pyk, pootwierane, i możemy wziąć opcję sterowania pojazdem i weźmiemy sobie, wyłączymy silnik, mamy totalną glebę, pyk. Tak? Mamy totalnie zglebiony samochód. Ale ja słyszę, że on tak jakby cały czas był na chodzie. Nic tutaj pod nim nie ten, nie buzuje, no nie, ten śnieg ani nic się nie dzieje. Tak patrzę cały czas, czy mi ten gracz będzie z powrotem atakował. No ale możemy sobie pyk, włączyć pojazd z powrotem. Cyk, cyk, cyk i on będzie nam lewitował. Możemy też wejść na niego i podniesie się razem z nami. Ops. Co prawda nie wybija nas w kosmos, no ale wiecie, o co chodzi. Można się tak pobawić. Nie? Zobaczcie, pyk. I możemy wyłączyć światła. Możemy wyłączyć światła neonowe. Znaczy jeszcze raz. O. I wtedy mamy tylko ten świecący z tyłu dopalacz, nie? Fajne to jest. No, ale właśnie jak chcecie, to możecie się popisać przed kolegą takim trikiem. Chociaż ja i tak nauczyłem się tego od widza. Gdzieś tam na zlocie samochodowym się zapytałem, jak on to robi, że on tak może samochód zostawiać, że deluxe tak zostawia. On mówi, o właśnie tak, okej, okay, fajnie. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.